Zawody przedziwne chłopaki wymyślili. Jest mountain board, Puchał Europy, 950 metrów z wysokości pochulanki, trasą szutrową lasem, z wielkimi bandami, 120 ton ziemi nasypane, nie ziemi, tylko z wietrzeliny skalnej, tak nadleśniczy kazał. I Nadleśnictwo Śnieżka, dziękujemy Nadleśnictwo, wspaniale nam pomogli. Wjeżdżamy na trasę asfaltową, później znów na stok narciarski Kolorowa, następny nasz wspaniały partner pozwolił wyciąć płoty, całość i nad wielkim konstrukcją mostu z firmą Prefabryka, którą budowaliśmy. Uwaga, jedzie teraz longboardzista, teraz dwóch longboardzistów, proszę bardzo, jest. I teraz przeskok, teraz jest, tylko żeby nie spadli, przeszedł, no, bezpiecznie, leżą w dwójkę, no ale oni są do tego przyzwyczajeni, specjalne mają ochroniacze, kaski i... A na Zaporze też się dużo dzieje. Tak, na Zaporze równolegle, bo to w tym momencie równolegle... To, co jest było dla nas chyba najcenniejsze i najważniejsze, wprowadzić kolejną dyscyplinę. I mamy cztery nowe dyscypliny. Flyboard dla niewtajemniczonych, Wikipedia, wszystko wiadomo. Flyboard to jest to podłączona rura do skutera wodnego. Siłą odrzutu wody unosimy się na desce nad wodą. To dzisiaj jest pierwszy raz prezentacja. Kilka słów na temat tego twojego przejazdu. Co to za dyscyplina jest? Longboard. To longboard w takiej trochę nieklasycznej formie, z różnymi przeszkodami. Coś ale z jakiś slopestyle, można by to tak przyrównać. Prędkości są spore, jak nad tym zapanować? No trzeba troszkę się, że tak powiem, skoncentrować, uważać na to, co się dzieje dookoła. No i trochę wprawy. A nie wszyscy jeżdżą tak jak ty z ochraniaczami, trochę boli chyba wtedy. Znaczy, mam już swoje lata, więc 30 na karku, dziecko, rodzina, więc jak najbardziej staram się zabezpieczać. Poza tym jestem pomysłodawcą akcji Jazda w kasku nie boli i tutaj raczej staram się dawać przykład. Jak byś ocenił cały pomysł organizacji takiej imprezy jak Everyboard Festival tutaj w Karpaczu? No myślę, że jest to najlepsze co może być, jeżeli chodzi o Karpacz i w ogóle o Polskę jako imprezę. Festiwal wszystkich desek, Everyboard Festival, już trzecia edycja w tym roku. Mamy tutaj w tym roku wakeboard na tamie, wcześniej był rozgrywany na stadionie. Zdecydowanie lepsze tutaj mamy warunki, dłuższy rozbieg. Przeszkodę mamy, kickera. Wakeboard jest to dość nowa konkurencja. Jak się na czymś takim pływa? Surfuje? Jak to nazwać? Pływa, jak najbardziej pływa na desce. Zależy od człowieka. Niektórzy się szybko uczą, niektórzy potrzebują więcej godziny, żeby nauczyć się na tym pływać. Everyboard Festival to fajny pomysł na imprezę w takim mieście jak Karpacz? Wydaje mi się, że tak. Tutaj są świetne warunki do tego, żeby uprawiać tak wiele rodzajów tych sportów deskowych, tak? We wszystkich miejscach Karpacza dzisiaj można zobaczyć wspaniałych zawodników, którzy śmigają na różnych deskach i to jest fajne, że w jednym miejscu można tyle fajnych rzeczy robić.